Doda mierzy się z poważnymi problemami, niemożliwe zdrętwienie rak, stan przedzawalowy. Co się dzieje? Doda jest aktualnie bardzo szczęśliwa u boku ukochanego, Dariusza Pachuta. Jej droga do szczęścia nie była jednak prosta. Gwiazda jeszcze niedawno zmagała się z depresją i pragnęła zniknąć z tego świata. Okazuje się, że paralizujące ataki zdarzają jej się do dzisiaj. Z czasem jednak nauczyła się, jak sobie z nimi radzić. Swoimi sposobami na ukojenie silnego leku podzieliła się z fanami na TikToku. Doda jest obecnie bardzo szczęśliwa. Znalazła miłość, której bardzo pragnęła i której postanowiła poszukać nawet w reality show. Od pewnego czasu gwiazda coraz chętniej pokazuje się w towarzystwie Dariusza Pachuta i dzieli się z fanami w mediach społecznościowych swoim szczęściem. Życie Dody nigdy nie było jednak usłane różami. Jej problemy wyszły na światło dzienne niedługo po tym, jak piosenkarka ujawniła, że podjęła decyzję o rozwodzie z mężem, Emilem Stepniem. Gwiazda przez wiele miesięcy robiła dobra minę do złej gry. Uśmiechała się do fanów na Instagramie. Skupiała się na produkcji filmu Dziewczyny z Dubaju i wydawała się szczęśliwa i zadowolona. Nikt nie przypuszczał, że w tym czasie przechodziła przez piekło. Piosenkarka dopiero później zdecydowała się mówić otwarcie o problemach w związku z Emilem. Nieraz już publicznie im wyznała, że ówczesny mąż zniszczył ją psychicznie. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów wyznała, że wcześniej mąż zdecydowała się mówić głośno o tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Ponieważ wydawało jej się, że nikt jej nie uwierzy. Przyznała też, że jeszcze nigdy w swoim życiu nie była w tak złym stanie psychicznym. Doda nie ukrywała, że w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie i pomoc swoich przyjaciół i rodziny. Ale tak naprawdę najbardziej pomogła sobie sama. Artystka postanowiła bowiem zgłosić się do specjalisty. Na szczęście dzisiaj Doda jest już kompletnie inna osoba. Zawalczyła o swoje szczęście i odzyskała radość życia. Okazuje się jednak, że wciąż mierzy się z przykrymi dolegliwościami. Od czasu do czasu powracają do niej ataki paniki. Stany lekowe i ataki paniki mają to do siebie, że lubią powracać. Zwłaszcza jak ktoś zna nasze pięty achillesowe i premedytacja je cisnie i przypomina różne traumy z przeszłości. Wtedy mam kilka sprawdzonych sposobów na to, żeby poczuć się lepiej, powiedziała gwiazda na nagraniu, opublikowanym na TikToku. Doda postanowiła podzielić się z fanami swoimi sprawdzonymi sposobami na poradzenie sobie w momencie, kiedy całe ciało paralizuje uczucie leku. Artystka powiedziała na nagraniu, jakie emocje towarzysza jej podczas ataków paniki i jak udaje jej się z nimi walczyć. Nieprzespana noc, niemożliwość oddychania, drętwienie rak, stan przedzawalowy. Duszenie w klatce. Ale przychodzi poranek i trzeba jakoś zejść, powiedziała Doda. Wśród 10 rad na uspokojenie i wycieszenie podczas walki z lekami znalazła się m.in. aktywność fizyczną, jest kilka sposobów, żeby poczuć się lepiej. Wysiłek, choć mi się bardzo nie chce. Jest jednym z nich, w głowie się układa, jeżeli was stać, to pamiętajcie, że terapia potrafi cuda i dobry psycholog uleczy duszę, wyjaśniła Doda. Poradziła swoim fanom także pójście na spacer na lono natury, morsowanie, spotkanie z przyjaciółka albo przytulanie z ukochanym. Odradziła natomiast słuchanie muzyki. Podkreślila, że w przypadku silnych stanów lekowych bardzo ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty. A jeśli nic nie pomaga, to marsz do psychiatry, jest mnóstwo dobrych leków doraźnych, które ukoją wasze skoletane nerwy i tych na dłuższe leczenie, powiedziała Doda na TikToku. Doda paraduje po krupówkach bez spodni. Potem doszło do pyskówki z ukochanym. Doda opublikowała nowe zdjęcie. Fani przerażeni. Chyba dostanę zawalu. Doda wraca do TVP. Znamy dokładną datę występu.